Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, na samym początku chciałem wam przekazać bardzo ważną informację. Z okazji walentynek Epic Games organizuje turniej, który nazywa się Hearts Wild Team Battles. Turniej zaczyna się już dzisiaj o godzinie 9 i trwa przez cały tydzień. A wy już teraz możecie dołączyć do mojej drużyny. Wystarczy, że klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu. Uwaga, uwaga, liczba slotów jest ograniczona, bo jest tylko 20 tysięcy i razem wspólnie zawalczymy z drużynami z całego świata. Może to być drużyna ninja, może być to drużyna Loser Fruit. Nieważne, ważne jest to, żeby zająć jak najwyższe miejsce, zdobywając przy tym przekozackie nagrody. A uwaga, uwaga, zwycięski twórca może poprosić Epic Games, aby przelali 25 tysięcy dolarów na dowolny cel charytatywny. No, ja chyba mogę liczyć na Team Farela, więc dołączajcie koniecznie do mojego teamu, a ja już wam tłumaczę, na czym polega ten turniej. Codziennie będziecie mieli do wykonania w grze dwa proste zadania, a za każde wykonane zadanie drużyna Farela, możemy nazywać ją wspólną drużyną, nasza drużyna zdobywa punkt. Ja jako twórca i dowódca mojej drużyny będę miał totalnie inne zadania niż wy, więc wbijajcie codziennie na moje live o godzinie 12, aby sprawdzić, jakie zadanie dzisiaj mnie czeka, bo być może to będzie zadanie w życiu realnym, albo będzie też po prostu w gierce. Muszę oczywiście te zadanie wykonać, aby zdobyć punkty, a ja mam nadzieję, że wy też będziecie wykonywać zadania i że dołączycie do mojego teamu. Teraz, moi drodzy, chciałem ogłosić konkurs na 10 razy 1000 V-dolców. Z okazji walentynek postanowiłem, że na koniec tego turnieju wylosuję 10 szczęśliwców, którym rozdam 1000 V-Bucksów. Aby wziąć udział w takim konkursiku, wystarczy, że dołączysz do mojej drużyny, klikając link w opisie. Piszesz kodzik Farel do sklepu, a w komentarzu napiszesz, czy już masz jakąś walentynkę, czy też nie. Pochwalcie się koniecznie swoimi imionami walentynki w komentarzu, a teraz zapraszam was na przekozacki odcinek, w którym zrobiłem wina, pokonując wszystkich graczy, a za każdym razem, kiedy kogoś zabiłem, zmieniała mi się broń. Zapraszam! Okej, moi drodzy, zaczynamy! Od razu jest skąd dostałem z Tacticala? Już na łeb? 80? Leży, okej. Okay. Pierwszy wrak, złoty Scarrington, kolejna broń. No, wychyl się. Nie, plecy, plecy, gdzie? Ten chłop, którego zabiłem, się zrespił. No najgorzej, kurczę. Po prawej stronie, z tego co widzę, mamy miejsca, które zajmujemy. Ja mam aktualnie 6. A nie idzie przez to trafić! No to pięknie. Będę leżał, będę leżał, będę leżał. Nie no. Co tu się wyprawia? Halo ludzie, co tu się wyprawia? To jest taka zadyma, że nie wiadomo w kogo walić. Ten już miał łuk jakiś. Aha! Też miał łuk! Pewnie po tym Uziku jest łuk. Szkoda, że nie ma narysowanej tutaj żadnej broni, która jest następna. To było mega fajne. Tu się chyba klepią chłopy. O, to jest taka ostra klepa. Tylko fragi słychać. No, no gdzie wy jesteście? Dobra, ten chłop w ogóle miał pierwszego fraga. Dobra, kolejny. Auk. Tego Bambika, no przecież to był taki easy frag. Fradże. Aha. Leży. Co mam teraz? Spazik! Spazik, wariacik. Drugie miejsce, okej, okay. Okej, okay. Srebrny medal jak na razie. Nie no, musimy wyprzedzić czołówkę. To jest mój, ale to jest taki ham i prostak mi go skroił? Właśnie, to był mój fradżesek, gościu. A ty coś tutaj gadasz, że chciałeś mi go zabrać. Tam go nie widzę przecież! Tego chłopa nie widać! Które miejsce? 8! Po prostu pięknie. Ten, o, jest dobry, ten jest dobry, ten jest dobry, mordeczka. Nie no, double beretty kontra minigun, no to nie mam najmniejszych szans. Gonimy czołówek, gonimy, gonimy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dawno z tego czegoś nie strzelałem, zostałem umoczony na sztucerze, tak? To będzie najtrudniejszy chyba frag. Ktoś mi go skroił. Trzeba jeden strzał oddać celny. 91! Czy wy to widzieliście? 91! I chłopa nie powalam. Ja no, jestem w jakimś budynku. Dobra, leży. Leży, leży. Trafiłem, trafiłem. Okej, okay, szukamy oponentów. Mam double beretty, to jest spoko. Okej, okay. Minigun. Kurczę, czwarte miejsce steel. 9 na 20. Lecimy dalej. Mój frag. Wow, wow, jaka pompa szybka, wariacka. On już ma snajpę, ten chłop. Dobra, ja uciekam, uciekam, mam harpun. Nie no, ktoś mi skroił fraga. Przecież gościa nabiłem na ten harpun, 75 przyjął. O kurde. Ała, ała.
Nie no, piąte miejsce! Tak być nie może, musimy się rozkręcić szybciej troszeczkę. Dawajcie, 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 wkręcamy się. Tu jest mega losowość, bo nigdy nie wiesz, jaką kolejną osobę ci zrespi. Czy z boku, czy z prawej, czy z lewej. Nie trafiam dwa razy z tego czegoś i mnie ta Bright Bomberka, która zostanie z tym shooterem do końca w tym meczu, mnie robi. Po prostu tyle powiem, XD. Że ja nie przejmuję, a słyszę cały czas strzały. Okej. Leży. RPG! Coś pięknego. Strzelmy sobie tam, może akurat trafię kogoś. 85 przyjął, tak? To pięknie. Nie no, nie wierzę, że je jeszcze nie powaliłem! Gin! Dobra, udało się. Zjeżdżamy z tego RPG-a na jakąś snajperkę? Nie, zielona, tak? Nie, to jest najgorsza snajpa ever. Tą snajperką grało się w 94, widzowie. Dobra, chociaż tego bocika pokonałem. Dobra, lecimy na dół. Nie wiem, nie mam pojęcia, z czego dostałem. Trzecie miejsce aktualnie. Chłop już mnie dogania jakiś, nie? No, respcie się, chłopaki! Respcie się! Nie no, ten chłop jest jakiś niemożliwy, no! Oni mają aima Boga. Muszę lecieć od razu na dół, na klepę. Dobra. Pistolecik zwykły. Zwykły pistolecik, drugie miejsce, srebrny medal. Dawaj, 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 dawaj. Okej. Snajper koza. Dlaczego? Dlaczego? Ty głupia gierko. Mi to robisz! Nie trafiam, nie trafiam. 19 chłop mnie wyprzedził, bo już ma fraga ze snajperki. Został mu tylko kilo. Został mu tylko kilo, rozumiecie? Nie no, nie dam rady. Nie, zabiłem go, 19-19. Łeb w łeb idziemy, ostatni kilo. Zresp mnie koło tego bambika. Zresp mnie koło tego bambika. Lecę gdzieś na dół, lecę gdzieś na dół. Gdzie jest ostra klepa, został mi tylko... A mam grappler! Koks totalny! Dobra. Jest! Zwycięstwo numer uno! Tak jest! Wow! Wow! Powiem wam, że nie sądziłem, że uda mi się to wygrać. Szliśmy łeb w łeb, zobaczcie. Shia LaBeast i Burksy 2018 i Insotengelt mieli po 19 fragów. O mały włos bym przegrał. Serio. W sumie otrzymałem włosy. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do mojej drużyny, bierzcie udział w konkursie. Ja oczywiście widzę się już z wami o godzinie 12 na live. Trzymajcie się. Cześć!